Ten dysk potrafi osiągnąć prędkość rzędu 14,5 tysiąca MB na sekundę, co czyni go jednym z najszybszych dysków na rynku. Crucial T705 jest bez wątpienia jednym z najszybszych dysków PCIe 5.0 dostępnych na rynku i jest idealnym rozwiązaniem dla graczy, twórców treści i wszystkich, którzy potrzebują niezrównanej wydajności pamięci masowej. Cena zaczyna się od 950 zł za 1 TB bez radiatora, ale dostępne są też inne wersje, w tym ta, którą ja testuję, czyli 2 TB z radiatorem, który kupicie za około 1700 zł. Nie jest to najtańszy dysk SSD na rynku, ale oferuje wiele w zamian za tę cenę. Moim zdaniem jest to jeden z kandydatów do tytułu najlepszego dysku SSD w 2024 roku. Za tę kasę otrzymujemy niesamowicie szybki dysk SSD, który osiąga prędkości zgodne ze standardem PCIe 5.0, w tym odczyt sięgający 14500 MB na sekundę. To szczególnie ucieszy graczy, zapewniając im błyskawiczne czasy ładowania. W testach zapis osiągnął około 12300 MB na sekundę, co czyni ten dysk idealnym również dla twórców treści, takich jak edytorzy wideo, którzy regularnie muszą zapisywać i eksportować duże pliki. Przyznam szczerze, że montowanie filmów na tym dysku to czysta przyjemność, zero problemów, jeżeli chodzi o zapisywanie dużych plików, naprawdę. Kiedy dysk został zapełniony do około 80%, prędkości lekko spadły, co jest zupełnie normalne, ale dalej były bardzo wysokie. Odczyt był na poziomie około 11 tysięcy, a zapis około 11200 MB na sekundę. Są to naprawdę genialne wyniki, nie spodziewałem się, że jakikolwiek dysk kiedykolwiek osiągnie aż tak wielkie prędkości. Zresztą nawet tutaj mamy na pudełku pokazane, że się nadaje dla kreatywnych ludzi. Logo jest Adobe, także ja się cieszę z tego dysku, czego mam. Jeśli zastanawiacie się, czy na przykład nie będzie to dobry dysk do PlayStation 5, to musicie pamiętać, że ze względu na interfejs PCIe 5.0 nie jest to najlepszy dysk SSD do PS5, ponieważ konsola nie obsługuje PCIe 5.0, jest ograniczona do PCIe 4.0 z maksymalną prędkością około 7500 MB na sekundę. Na odpowiednio wydajnej płycie głównej ten dysk SSD będzie działał błyskawicznie. Należy jednak wziąć pod uwagę, że wysoka wydajność wiąże się też z wyższą temperaturą pracy, dlatego konieczny będzie radiator, niezależnie od tego, czy będzie to ten od Cruciala, czy ten dostarczony od płyty głównej. Ale jeśli ja mam doradzać, to kupcie lepiej ten radiator od Cruciala, będzie lepiej dopasowany do tego dysku, lub wybierzcie jakiś radiator z aktywnym chłodzeniem. Te na płycie głównej czasami są niefajne, a warto zadbać tutaj o dobre chłodzenie, bo temperatura może wpłynąć na pracę tego dysku. Oczywiście niekorzystnie może wpłynąć, co jest zupełnie normalne. Podsumowując, czy warto kupić ten dysk SSD do swojego komputera lub stacji roboczej? Zdecydowanie tak, o ile twój komputer posiada konfigurację, która może wykorzystać technologię PCIe 5 generacji wbudowaną w ten dysk. Obecnie wszystkie najlepsze karty graficzne działają w standardzie PCIe 4.0, więc nie musisz się martwić o dzielenie linii PCIe 5.0, ale jeśli planujesz zbudować high-endowego peceta, to upewnij się, czy twoja płyta obsłuży zarówno kartę graficzną na PCIe 5 generacji, jak i ten dysk, ponieważ jest to spora inwestycja i lepiej kasy nie wydać na marne. Jeśli twoja płyta obsługuje tylko jedno z urządzeń na linii PCIe 5 generacji i chcesz w przyszłości kupić RTX-a 5090, który pojawi się najprawdopodobniej pod koniec tego roku lub na początku przyszłego, to pomyśl też o fajnej płycie głównej, żeby to wszystko ładnie spiąć. Ogólnie jest to jeden z lepszych dysków, jakie testowałem. Bardzo przyjemnie montuje mi się na nim filmy i to chyba będzie mój ulubiony dysk montażowy, zwłaszcza że 2 TB na spoko starczy do tego, co robię, do moich filmików. Także zostaję z nim na dłużej w moim pececie, którego zobaczycie w build już niedługo, bo składam nowy.